Cześć, witam wszystkich z tej strony Morda i kontynuujemy metro. Mamy tutaj za zadanie dołączyć do ataku, głównie dotrzeć do portu. Mam nadzieję, że nic mi się nie zmieni po drodze. Broń mamy trochę w opłakanym stanie, więc raczej jestem za tym, żeby unikać mutantów i biec jak najszybciej do safe house'ów. No to jednak trochę strata amunicji. No i niestety, co się z tym wiąże, marnowanie później chemikalii i innych części, żeby tą broń wyczyścić. Także jak najszybciej tutaj próbuję. Tu są jakieś rzeczy. Ja tu byłem, zostawiłem dużo. Okej. Czy zostawiłem? Zabrałem wszystko. Dobra. Teraz lecimy tutaj. Dobra, dochodzimy do celu. Oby się schować w tym domku. No, tu już oczywiście byliśmy. Ale one chyba za nami nie polecą aż tak daleko. Chyba trzeba przyjść górą. Teraz jak tak gram i idę bardziej na to złe zakończenie, to zauważam, że jednak skradanie tu o wiele więcej daje, bo każde użycie broni liczy się z jej uszkodzeniem, zabrudzeniem, iż to nie jest takie łatwe, bo więcej surowców potrzebujemy, więcej rzeczy do zbierania. No i to już naprawdę robi spory problem. Dobra, i teraz nie wiem tylko, czy oni są u góry, czy są na dole. Dołącz do ataku. Nie pamiętam. Jest i nasz. Отдохни до темноты наверху, а я тебя тут обожгу. Do zmroku? O kurde. No dobra. On będzie czekał kilka godzin, żebym ja się wyspał, czy coś. O! Serio? Powiedz, że umarłem. O lol, w ogóle co tu się stało? Spadłem? Spadłem z wagonu i umarłem. Okej. Okay. No, nieźle. No, genialnie w ogóle to się stało. Zresztą nawet nie było jakoś wysoko. Ciekawe, gdzie miałem autozapis. W ogóle to, no, chyba pierwszy raz, a gram drugi raz w tą grę. Zginąłem w tak durny sposób. W sensie, że z upadku z jakiegoś wagonu i w ogóle bez sensu. Przecież to był taki skok jak stąd. Aha. Kurwa. Oni coś chyba zmienili w tej grze po patchach, bo wcześniej nie było aż tak. No dobra, nieważne. Nie będzie, że zjebałem akcję. To już nawet z tym nie idę gadać, tylko. Od razu tutaj. No
Rzeczywiście, to było tak wysoko, że strach się bać. O, a teraz nic mu się nie stało, nie? Четверо у трапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Ага. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. То лепить в ночи, хиба, но трудно. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Ха, идиота еще зашил. Jaka bzdura w ogóle. Artem, komandir i mój Ryszek. Ci ludzie nam zła nie делали. Artem, może zaśmiał. Ogoń, go zamieścili, ogoń! Za jajczykami! Totalna bzdura, nie? Że to nie ma zasięgu. Z długą lufą. Dwa razy strzeliłem w to samo miejsce. O, trzy razy. Co tu się stało nagle? O co tu chodzi? Za mną nikogo nie było. O Jezu. Coś dzisiaj czuję, że ten odcinek będzie genialny. Się zastanawiam, co mnie zabiło, czy oni rzucili granat, którego nie widziałem, czy... Po prostu, nie wiem, coś wybuchło, jakaś beczka? No, kurde, no przygięcie pały trochę. Pewnie od domku zaczniemy, tak? Ja pierdolę. Ciekawe, jak ja mam stąd zejść. O, teraz się nie uszkodziłem. Kurwa, to jest w ogóle numer. Coś powiem wam, że jest zmienione w tej grze, bo nie było tak. Jakieś patche. No, ja to oczywiście grałem od razu na premierę. Przeszedłem tą grę w 3 dni, ale teraz jest coś totalnie zmienione, bo... Tak, oni się zaszywają, ale oni nam niby pomagają, ale wszystko robię ja, więc no. Artem, w общем, my gotowy. W cerkwie wszystko получилось cicho. Postaraj się, żeby i здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Прекратить базар. Артем, командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. No, Artem, działaj ty dobrze. No tak, oni sobie nie śpią, w ogóle jest grubo. No dawaj, dawaj, podejdź tu. Podchodzisz? O, autosave się zrobi w najbardziej chujowym miejscu. Oni tam mnie nie lukną raczej. Zaraz wyłapię w pizdę.
Dobra. Jak mnie zobaczyli niby, no kurwa, jakie to jest głupie. Dobra, jebać ich. No, coś wybuchło znowu i znowu nie wiadomo co to. I co, tu mnie też widzicie? Trudno, chcecie się strzelać, to się będziemy strzelać, no. A, tu... Okej. Ja pamiętam, jak ja to robiłem po cichu i... zrobiłem to w sumie też w dzień. W ten sam sposób podszedłem do tego klienta. Ale widocznie dzisiaj chcą sobie poumierać. A ja nie będę im tego utrudniał. Ktoś strzela, tylko nie wiem skąd. A tu jesteś. No wychyl ten cymbał. O, jaki wariacik tu biega. Granaty są. Zawsze mam schizę, że oni mi zaraz wejdą na plecy i taki zazwyczaj. Ale muszę jakoś tutaj... Tu pamiętam, że się tak przekradałem. Tu wyłączałem prąd. I się tędy przekradałem wtedy po cichu. I było tak całkiem inaczej. Kurczę, sorry za chwilę ciszy, ale tak patrzę, że oni tuś mi się nagle poddali. Nawet nie wiedziałem, że tak można. W sensie, bo wcześniej robiłem to na cicho i nikogo nie zabijałem, a tu nagle po kilku trupach oni się po prostu poddali. To jest bardzo ciekawe. Biorąc pod uwagę to, że... No, to oni tu jednak mają dużo ludzi. No jednak się poddali. Oczywiście będę ich ogłuszał. I tak dobrego zakończenia nie będzie. Ale części, chemikalia to jest coś, co się przydaje. Dobra. No, co jest? No tak, tak.
No i nawet jest tak, że jak nie zrobimy tego po cichu i nie i zabiliśmy kogoś, to się trochę dialog zmienia. Znaczy, no jedna kwestia. Артём, князь, мы к того. Приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костёр. Там кабина управления была. А теперь моленья. Поближе к Богу привозь. No, teraz, z tego co pamiętam, będziemy musieli otworzyć jakąś bramę czy coś. I taka misja. Sorry, że się tak mutuję, ale tu u mnie w domu tak często gadają. Pewnie już słyszeliście drum tej japy jak zawsze, kurwa. Чего вообще? Семён-то не вернулся. Kurde, i zauważyli mnie. Tutaj po cichutku próbowałem. Idzie tu jakiś gościu. Nie widzi mnie jeszcze. Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Ale ten sobie poszedł. Dobra. Jakoś się udało. Tu jest gościu, w ogóle ma wyjebane. Stoję wam.
Tak, heretycy już dawno są. Jesteśmy chyba coraz bliżej nas. Ta, poniał, poniał. Gadaj, gadaj, tak, żebym ja wiedział, gdzie wy jesteście. Tu jest chyba winda, co? Pewnie, że tak. Nie, majster, ja się nie zgubiłem, ja idę po cichu. O kurwa. Źle poszedłem. Wali jakąś wódę. O nie, spadł. Fuck. No. Nagle nie mogę zniszczyć kłódki. Oni sobie hałasują. Myślałem, że tu ktoś jest, tak się śmiesznie odbijał cień. I z tego co wiem, to tu jest trochę trudniej, bo... Tu są wartownicy tak ustawieni, że... No właśnie. No, na dwa strzały mnie zabił, elegancko. W ogóle miałem całe życie, ale to nieważne. Strzelił do mnie dwa razy i koniec, nie? W ogóle nie wiem, dlaczego to się tak działa, bo... Trochę przesadzone to jest. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz, często się myliłem. To mogłem biegać między nimi, nie zabijając nikogo, ogłuszać ich i nie ginąłem na dwa strzały, więc nie wiem czemu tak. Dobra, na szczęście jestem dosyć blisko. O, teraz kłódka poszła, wcześniej nie chciała. O, nagle gościu jest tutaj w ogóle, nie? To od razu go w tubę. Drugi idzie tutaj. Chuj mu w dupę. No tak, i znowu dwa strzały jest koniec, nie? Dwa strzały, jest koniec. Najśmieszniejsze jest to, że nie zauważył, że zabiłem mu kumpla, ale jak już wyszedłem kawałek dalej, to od razu mnie zauważył. Ciekawe,
ciekawe. Teraz oczywiście znowu nie mogę zniszczyć kłódki, więc... Co jest? Oj, teraz on tu już nie stoi, nie? Za każdym razem inaczej. Oni mnie chyba schodzą szukać. No wy sobie idźcie. Dobra, nie, a co się pierdoli z nim? Chociaż... Dobra, już wiedzą, że tu jestem, to nie ma sensu. Więc po prostu trzeba wjechać tutaj. Trzeba było zrobić tak od razu, nie bawić się nawet. Dobra, ty pierdol, pierdol. Bracie, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте. А машинисту скажите, чтобы не гнал. Мост еле дышит. И останавливаться нельзя. Мост рухнет. Вам придется прыгать. Так нет, мы договорились с местными. Нас пропустят, если не будут стрелять по самому городу. А я останавливаться. No, także... Opuszczamy w tym momencie Wołgę, czyli pierwszą otwartą lokację. Dokładnie. I na tym zakończymy. Niech sobie jeszcze Artiom pogada. Что мы не демоны и пропустили нас с миром. Она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество — грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли это ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока...